A powiedziała pani Basia, że jej się bardzo podobało. No, prawda? Tak. Chodź Michałek tutaj. W związku z tym, że zbliża się kolejna rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, zostaliśmy zaproszeni do Mińska Mazowieckiego, może wprawdzie trochę przed datą wybuchu tego powstania, ale jednak w kwietniu. Bo przecież los psa nie jest w niczym lepszy od naszego. Przytulił się do mnie, wtulił łeb w moje łono i polizał moją dłoń. Przyjechaliśmy z przedstawieniem pod tytułem Josela Rakowera, Rozmowa z Bogiem, Cwikolica, w tłumaczeniu Artura Kucia. W moim wykonaniu i z muzyką i wykonaniem tej muzyki poprzez Michała Górczyńskiego. Dzień grozą, noc uzdrowienie. Jest to tekst głęboko osadzony w Holokauście, w judaizmie, powstaniu w getcie, ale tekst absolutnie uniwersalny w wielu płaszczyznach. Gramy taką prapremierę polską w zasadzie, która została zrealizowana w 2012 roku. Całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą siłą wszystkiego, co posiadasz. To widz powinien powiedzieć, jak odbiera nasze przedstawienie, ale my jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, że mieliśmy szansę zagrać w Mińsku Mazowieckim w Domu Kultury. Dziesiątki zbrodniarzy ruszyły w amoku za dwojgiem dziesięcioletnich dzieci. Coś, co jest ważne dzięki temu, że muzyka jest grana na żywo, każdy spektakl jest, wydaje mi się, inny. No, ciekawostką jest to, że można powiedzieć, że każde przedstawienie jest zawsze trochę improwizowane. Jestem dumny z tego, że jestem Żydem. Nie pomimo postawy, jaką przyjmuje wobec mnie świat, lecz właśnie ze względu na tę postawę. My siebie słuchamy. Od bycia Żydem nie można się uwolnić. To boska właściwość, która czyni nas ludem wybranym. Kontynuuję pracę w serialu M jak miłość i gram tam, jak Państwo wiedzą, takiego plebejskiego policjanta Staszka i dalej kontynuacja jest innego serialu ojca Mateusza, w którym gram lekarza. Zapewne łatwiej i wygodniej być jednym z nich, lecz w żadnym razie nie jest to większym zaszczytem. Mimo, że jestem często właśnie rozpoznawalny, to jednak nie ułatwia to realizowania tych projektów. Ludzie wolą się śmiać niż trochę się zadumać, zamyślić. Zemsta zawsze była i zawsze pozostanie ostatnim narzędziem walki i największym duchowym zaspokojeniem uciśnionych. Grałem dla Polonii w Londynie, byłem zaproszony też do Izraela i grałem dla emigracji 68 roku w Aszkelonie. Prawdopodobnie pojawi się propozycja, bo rozmawiamy, do Szwecji. No więc mimo tych trudów to nie powinienem narzekać, bo jednak się okazuje, że jest jakaś nisza, gdzie mogę się w normalny sposób strzelić. Teraz właśnie już skończyłem muzykę do poezji japońskiej. A ja sądzę, że jesteśmy lepsi i szlachetniejsi od was. Ja jestem za tym, żeby tak trochę zaufać tej publiczności i dać jej troszkę piętro wyżej. Śmierć nie może już czekać i muszę kończyć moje pisanie. Jest mi bardzo miło znowu tutaj zawitać w tych pięknych okolicznościach przyrody. I naprawdę nie mówię tego kumotersko, że zostałem zaproszony, to teraz tak ładnie, kurtuazyjnie powiem, że w Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim dzieje się świetnie, tak? No, ale przecież Państwo sami wiedzą, że dzieje się bardzo dużo. Ja dziękuję też. No on mnie wypuszcza raz, bo mówi, że dwie minuty, a to nie jest dwie.